Ja w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu odpowiadałam za wolontariat pracowniczy, kategoria nowa i myślę, że też dosyć trudna, do czego doszliśmy w trakcie i zbierania wniosków, jak i również podczas ich oceny. I tak już rozmawialiśmy wstępnie, że być może wolontariat pracowniczy powinniśmy rozszerzyć również o kategorię przedsiębiorstwo społeczne. Bo tak jak mówiłam na konferencji otwierającej o polską markę, że mamy czym się pochwalić i oczywiście podtrzymuję to zdanie, bo jest wiele przedsiębiorstw społecznych działających w regionie, ich jest ponad 30. Jednocześnie mamy wiele firm, które angażują się bardzo mocno społecznie, to jednak w odpowiedzi na konkurs zbyt wiele ofert nie było. Niemniej jednak te, które wpłynęły, myślę, że są bardzo imponujące. I muszę też powiedzieć, że i laureat, i wyróżniony to są kompletnie dwie różne kategorie przedsiębiorców. Jednym z nich jest przedsiębiorca społeczny, a drugi to jest taka tradycyjna firma. Niemniej jednak, pomimo tego, że jednego i drugiego nie możemy w taki sposób bezpośredni i oczywisty porównywać, to jeden i drugi naprawdę imponująco podchodzi do kwestii społecznych.